Temat, jaki podjąłem i jaki będę kontynuował przez następne spotkania, to sprawiedliwość. Na początek może przypomnę słowa sformułowane przez Arystotelesa w jego Polityce. Pisał tak: to bowiem jest właściwością człowieka, odróżniającą go od innych stworzeń żyjących, że on jedyny ma zdolność rozróżniania dobra i zła, sprawiedliwości i niesprawiedliwości i tym podobnych. Wspólnota zaś takich istot staje się podstawą rodziny i państwa. A więc widzimy, że po pierwsze tylko człowiek tak naprawdę potrafi odróżnić to, co dobre od tego, co złe, ale również to, co sprawiedliwe od tego, co niesprawiedliwe. I co więcej, to właśnie dzięki tej umiejętności odróżniania tego, co sprawiedliwe i niesprawiedliwe, mogą powstać ludzkie wspólnoty. A z tych najważniejsze to rodzina i państwo. Bez umiejętności odróżniania dobra i zła, sprawiedliwości i niesprawiedliwości nie będzie ani rodziny ludzkiej, ani państwa czy narodów. I dlatego umiejętność poruszania się wśród tego, co sprawiedliwe lub niesprawiedliwe, jest tak ważna. A przy tym musimy pamiętać, że chociaż każdy człowiek potrafi odróżniać dobro od zła, niemniej jednak narastające teorie, często mylne, czy różne cywilizacje w dużej mierze przyczyniają się do zamazania tych różnic i wręcz wykoślawiania, kiedy dobro nazywane jest złem, a zło dobrem, sprawiedliwość niesprawiedliwością, a niesprawiedliwość sprawiedliwością. I dlatego właśnie potrzebna jest ta refleksja nad tym, co to jest sprawiedliwość i co to jest niesprawiedliwość. Warto tutaj w tym kontekście przypomnieć, że kiedy mówimy o sprawiedliwości, to samo słowo jakby nakierowuje nas na prawo, że sprawiedliwe jest to, co jest zgodne z prawem, sprawiedliwość. Ale powstaje od razu pytanie, z jakim prawem? I tutaj wydawałoby się, że odpowiedź będzie jednoznaczna. No z prawem, które jest w jakimś państwie obowiązujące. Z prawem zapisanym w odpowiednich ustawach, z prawem, które zostało przygotowane i przegłosowane przez odpowiednie instytucje, takie jak choćby Sejm. I okazuje się, że jednak sprawa ta nie jest wcale taka prosta, ponieważ możemy pytać dalej, a dlaczego akurat takie postanowienia mają być uznane za prawo lub co więcej, za prawo sprawiedliwe. Przecież zdarzały się i zdarzają wypadki, kiedy odpowiednie instytucje ustanawiają prawo, które jest niesprawiedliwe. I dlatego musimy sięgnąć głębiej, uświadamiając sobie, że dzisiaj żyjemy w takich czasach, kiedy politycy, dochodząc do władzy, chcieliby od razu wszystkim rządzić, i państwem, i społeczeństwem, i ludźmi, i ich nie tylko ciałem, ale i duszą. I dlatego też starają się opanować te instytucje, w ramach których ustanawia się prawo, tak, żeby przy pomocy prawa zarządzać wszystkim. I tu jest błąd. I tu jest również wielkie niebezpieczeństwo. Bo przecież prawo stanowione akurat przez tych ludzi, czy przez to środowisko polityczne, ideologiczne, które wyrasta z pewnej aksjologii, a więc z pewnej również, jakby to powiedzieć, pewnego systemu wartości, ono może tak naprawdę doprowadzić do sytuacji, w której urodzą się systemy totalitarne, tak jak Niemcy hitlerowskie tworzyły prawo zgodne z prawem, a przecież jakże niesprawiedliwe. Więc jest to ostrzeżenie do wszystkich polityków, żeby uważali na tę broń, jaką posiadają, a jaką jest możliwość stanowienia prawa, aby to prawo było autentycznie sprawiedliwe. I dlatego też musimy sięgać w przeszłość, żeby pytać o to, jakie w ogóle mogą być typy prawa. Jeśli sprawiedliwe, to jakie typy prawa? I tutaj okazuje się, że w tradycji klasycznej, a więc obejmującej zarówno praktykę i Greków, i Rzymian, i chrześcijaństwo, wymieniano
różne typy prawa, gdzie prawo akurat stanowione przez człowieka wcale nie było uznawane za najważniejsze. Bo jakie były prawa? No były prawa zwyczajowe. Przecież zanim coś postanowiono, ustanowiono, ludzie żyli, ze sobą żyli, musieli jakoś współistnieć. I to było prawo zwyczajowe. Następnie było prawo naturalne. To, jakim kierujemy się właśnie na mocy naszej ludzkiej natury. Było również prawo Boże tak zwane, a więc to prawo, jakie Bóg specjalnie dla człowieka sformułował i przekazał za pośrednictwem proroków choćby, czy za pośrednictwem samego Chrystusa. To są prawa Boże, które otwierają przed człowiekiem perspektywę już życia wiecznego. A więc są różne prawa i zagrożeniem dzisiejszych czasów jest właśnie to, że się te różne prawa eliminuje i pozostawia tylko prawo stanowione przez ludzi, a właściwie przez określone partie polityczne. I tu jest największe niebezpieczeństwo. Dlatego musimy pogłębiać naszą kulturę prawa tak, żeby nie dać się zmanipulować, abyśmy mogli postępować w naszym życiu autentycznie, sprawiedliwie.